poranne ekspoze o koreańskich zupkach, bo cały czas pojawiają się pytania, szafa, które to te zupki, które to te dania, bo tak naprawdę to i to, to nie jest zupka, to jest danie. I to jest to pierwsze, które ja przywoziłem z Korei i nie wiem, gdzie to kupić w Polsce. Wiem, że chyba w tych jakichś takich, gdzie sprowadzają te różne rzeczy z zagranicy jedzeniowe jest. Ja to też widziałem, jak sobie kupowałem na przykład to, Spicy razy dwa, to kupowałem to na Amazonie. I to teoretycznie miało być pikantniejsze od tej pierwszej, ale tak jak żeście widzieli u mnie, to no to nie za bardzo ja czułem, że to jest takie dwa razy pikantniejsze od tego. I to są te, które stosowałem na bolące gardło. To jest takie, jak macie koreańska zupa, wyzwanie, czy koreańska potrawa, bo to nie zupa jest, trzeba odcedzić makaron i dopiero dodać tego sosu, bo ja też pierwszy raz zrobiłem źle. To właśnie w internecie występują te rzeczy. Jak, tak jak mówiłem, ja to znalazłem, jedne poprzewoziłem z Korei, drugie kupowałem na Amazonie. A zupą jest to, moją taką ulubioną, jak to się u nas mówi, chińska zupka z torebki. I to można w każdym markecie kupić, bez najmniejszego problemu. I to jest to, co lubię raz na jakiś czas sobie przekąsić, bo mi smakuje. Tak więc mam nadzieję, że już widzicie, jak się to nazywa, jakie są opakowania. No i zachęcam do testowania. Dla ciebie ta jest, Kasia, pikantna? Tak. Czy przyzwyczaiłaś? Ale przyzwyczaiłaś, już ją jesz. Jem, ale pikantna. Ale lubisz? Bardzo. Bardzo, właśnie. No jest zarobiście dobra. Chodzenie, start, aktywność, dystans 0,03, prędkość niewielka, czas 18 sekund. Pogoda piękna, zobaczymy, ile nam się uda dzisiaj wykręcić. To chyba taki pierwszy spacer w tym roku będzie. Mm. Czy nie pierwszy? W zeszłym tygodniu nie miałeś nastroju. W zeszłym tygodniu ktoś popsuł mi nastrój na spacer. No po co włączasz odkurzacz na swoje rano? No. Ja włączam odkurzacz, a nie biję cię batem, żebyś odkurzała. To jest, wiesz co? Mam być wdzięczna. Masz być wdzięczna, że samo jeździ i odkurza, a ty leżysz i pachniesz i malujesz te pazury. Tak, jeszcze jakieś tak. Komplejny są. No tak, chciałbym, żeby była już wiosna. To jest moje jedno marzenie i chciałbym, żeby znowu sklepy były czynne w niedzielę, to jest moje drugie marzenie. To są też moje dwa marzenia. Tak? Tak. Strasznie mnie zdenerwuje to, że te sklepy, o jaki piękny piesus, że są te sklepy pozamykane. On ciągnie ewidentnie na prawo. Na prawicę go ciągnie. Także chciałbym, żeby w niedzielę było otwarte, bo ludzie są zagubieni. Niestety z tego powodu bardzo. Jeszcze pierwszy taki test jest tych moich okularów, co to się na słońcu ściemniają, aż sobie nagram, jak to wygląda. To jest fajne rozwiązanie. Chyba jak będę sobie robił kolejne, to też takie zrobię. Ściemniają się na fajny szary kolor, nie na taki brzydki fioletowy. Ale szkoda, że się nie ściemniają, wiesz, w 100%. Ale nie ściemniłyby się w 100%? Widać mnie jeszcze? No nie, no to chyba do 80% one... Ale jakby się ściemniło w 100%, to po prostu byłyby nieprzeniknione. I wtedy bym musiał wyciągnąć białą laskę. Nieprzeniknione jak twój umysł. Tak, tak. A w jaki to dzień wypada? Bangkok Kitchen. Wkrótce otwarcie. No zobaczymy, co tu zaprezentują. Jakie są twoje oczekiwania największe? Co, już będziesz po śmieciach patrzeć? Czy krewetki testują? Pad Thai byłby dobry? Tak. I zupę Tomka. Zupa Tomka, no byłaby fajna. Dobra, też się doczekać nie mogę. Tutaj jecie, a tutaj was dodatkowo masują. Też fajnie. Prawie jak w Bangkoku. Jest plac Cafe Bistro, czy placu artystów? Tak. Dzisiaj też eksperymentujemy coś innego, coś nowego, żeby nie było, że ciągle w te same miejsca i tylko jemy to samo. Nigdy tu nie byłem. Kasia ma ochotę na co? Na makaron. Makaron, no i właśnie taki jest plan. A ja jeszcze nie wiem na co, bo stek czeka w domu do testowania. Najbardziej mi pasuje menu piwo, ale to chyba nie obiadowa pozycja. A szpinakowe ravioli z sosem i z szynką parmeńską. Rozumiem, że nie trzeba brać z maślano-szałwiowym, tak, tylko można wziąć... Tak, są dwa warianty. Jeden jest maślano-szałwiowy sos, a drugi jest z szynką parmeńską. To ja z szynką parmeńską bym bardzo poprosił. No a ja poproszę pad thai. Tylko w tej chwili będzie z samym tofu, bez kurczak. I? Zepsuł pan konstrukcję dnia. Przepraszam. Przecież wszystko było zaplanowane z kurczakiem i proszę, cały misterny plan. To co, może weź sobie z tofu albo weź sobie
coś innego. Weź sobie stofu, ja mam to i najwyżej się wymienimy. Tak, to poproszę stofu, spróbujemy pad thai stofu. Jasne. Dobra. Coś do picia? Gazowana, duża? Czy macie dużo i mało? Zobaczę, czy jest duża jeszcze? A jak nie była mała? Tak. Okej, okay. Z lodówki? Z lodówki, bardzo proszę. To jest ważna kwestia do rozstrzygnięcia teraz. Tak. Co zwykły człowiek ma na walentynki przygotować dla wybranki swojego serca? Pomóż ludziom zrobić coś miłego. Bo ja gotowałem i nie powiodła się ta opcja. No jak z cebulą gotowałeś dla mnie? A wiesz, że cebuli nie lubię gotowanej. A ty już gotowałeś co? No placek z cebulą. Plan kuchen z cebulą, ale ono było specjalnie przygotowane. Co byś zalecała? Wiesz, to wszystko zależy od wybranki serca. Każda jest inna. Trzeba podejść do tego, wiesz. Dobrze, czego ty byś oczekiwała? Jaki zestresowany jesteś. Nie no, bo wiesz, ja bym chciał wiedzieć, bo jestem z czystej epoki, że nie było walentynek. W ogóle nie było czegoś takiego w kalendarzu. One się pojawiły później. Ja tego tak wiesz, no krakowska podsuszona może też nie trafić w twoje gusta. Wiem, już próbowałeś tego. Wiem, jak to się skończyło. Dlatego chciałbym cię zapytać, co jest opcją odpowiednią. Marcin, no znasz mnie, wiesz co lubię. Lubisz mnie. A co ty sobie robisz zdjęcie? Patrzę, czy mi się okulary rozjaśniły. No i właśnie, coś wymyśl, stała odpowiedź, a potem jest kłopot, że się coś źle wymyśli. Cebula nie odpowiada na przykład. Źlebo z cebulą. Źlebo z cebulą, no. Testuję dalej telefonik. Zdjęcia dzisiaj robię. Cały dzień. Oppo. Coś, już masz jakiś pomysł? Co? No na te walentynki. Ale co standardowymi pomysłami jest? Wymień mi 8 pomysłów, z których mógłbym coś wybrać, albo ktoś by mógł coś wybrać. Ktoś, ty to nie, ale ja nie. Ktoś. No chciałbym ludziom pomóc w ten prosty sposób. Ktoś, no na pewno idą, na pewno się zaprasza kobietę do restauracji. Tak? Na kolację. Jedna opcja, na pewno tak. Dobra, no. Przygotowuje się w domu. Druga opcja, kogo z cebuli. No jak ktoś lubi cebulkę, no to dlaczego nie? Dobra, trzecia opcja. Kupuje się prezent. Ale prezent jaki? No nie wiem co tam, no co jaki. Bielizna, to się trudno kupuje samemu. No ale wiesz, no. Perfuma? No różne rzeczy ludzie robią, no. Nie no, co ja ci mam mówić? Agregat spowalniczy? Jak jest potrzebny? No pod choinkę wiem, że szlifierka ci się podobała. Tak. Cudowny był to prezent. Ale ty mnie podbierasz? Ale to co? Nie, pytam po prostu. Czy pytasz się dla ludzkości? Dla ludzkości, no nie? To dla ludzkości. Ale dlaczego jest powiedziane, że to tylko facet ma przygotowywać coś na walentynki? Ale gdzie tak jest powiedziane? To co dla mnie przygotujesz? Nie mogę powiedzieć do kamery. Dobra, no mamy prezenty. Co jeszcze? No kolację. Idzie się na spacer, do kina, do teatru, do filharmonii. No to zależy od ludzi, co lubią. O, do filharmonii. Bardzo proszę. Dziękujemy. Super. Mamy komedyjkę czy coś. Jakiś romantyczny film? I sobie będzie. Kiedy Harry poznał Sally albo You Have Mail? Jakiś taki klasyk może być na walentynki? I widzisz, ja mam z ciebie wykrzesać? No dobrze, bo internet odpowiada głównie prezenty na walentynki. Rozumiem, że to jest marketingowy, kurnia, zabieg. Pokaż więcej wyników. Jak spędzić walentynkowy wieczór? Fakt nam podpowie, co w fakcie piszą. Akceptuję. Już za tydzień, ja pierdzielę. Fajny, ale dobrze, że są krzesła, bo myślę, że na krzesłach się wygodniej na przykład je, tak jak my chcemy zjeść obiad, a na fotelach się wygodniej pije kawę. Tak człowiek chce rozwalić, gazetkę sobie poczytać czy coś, ale na przykład na takich fotelach jedzenie obiadu trochę niewygodne. Dobrze mówię? My mamy taką kanapę jak tam i krzesło z drugiej strony, tak więc dobre miejsce mamy, bo na takim to już bym był z siedzenia niezadowolony. Sympatycznie, myślę, że on jest większy. Wydawało mi się, że... Tak, ja myślałam, że to jest wielkie. No, co tam, coś musieli za ścianą zrobić. Tu dawniej był Ringburger. Falcon? Falcon, potocznie zwany. Tu sprzedawali piwo o nazwie Falcon. Po prostu. A tak to się nazywa lokal Ringburger. A pad thai z tofu? Tak jest. No dobrze, pad thai z tofu. Duży talerz. A tu jest moja wersja, którą ja wybrałem. Smacznego ci życzę. Szynka zimna z lodówki, makaron ciepły. Powinno się to chyba trochę razem ze sobą
poprzytulać bardziej. Kurde, ale ilość tego jest znikoma, powiem szczerze. Są trzy widelce do dziubnięcia. No ale faktycznie smaczne. No. W Polsce są żenująco małe. No, to prawda. No taka jest prawda. Ale pyszne. A ile to kosztuje? No nie, bo nie pamiętam. Moje 25 zł chyba. A moje 22. Znaleźliśmy wspólnie ich porozumieniu, że pad thai jest naprawdę zarąbisty, tylko żenująco mała porcja tego niestety jest. Przychodziłbym go tu jeść. Naprawdę jest bardzo dobre. No, no tylko no jeden ten mały misunderstanding. Woda 9, pad thai 22. Mój lepszy pad thai. Ale mógłby kosztować 35 i być 3 razy taki. Tak. Zdecydowanie. I szpinakowe ravioli. Dobre było, ja bym je trochę jeszcze bardziej doprawił. Dosolił, a ja to mam. Nie, no, mój pad thai naprawdę. Pad thai mistrzostwo świata. Albo by trzeba brać podwójny. No zapłacimy za niego 35 zł, jakbym się mógł tym najeść. No nie, no śmiesznie mała porcja po prostu. Trochę szkoda, bo bardzo dobry, a zostawia ci taki to. Nie, nie jesteśmy przejedzeni, ja swoimi 8 makaronami i szynką parmańską i tym pad thaiem. Duży plus, bo człowiek nie wychodzi z restauracji ociężały, ale muszę jeszcze coś zjeść, bo nie dam rady niestety z tymi makaronikami. No taki dobry pad thai, naprawdę. No w tym ravioli, które miało być sosem, to chyba tego sosu zapomnieli mi dać. I pewnie jak byłby sos, ono by było jeszcze smaczniejsze. A pad thai, no nic bym tu nie zmienił, tylko ilościowo bym. Może to tak monotematycznie, że mało. Ale jak kasa, bo ja wiem, jak wielki grubas mówi, że mało, no to wszystkiego jest mało. Ale jak ta drobna blondyneczka, na ile procent się najadłaś? 20. 20% ze 100. No to sami rozumiecie, że to nie jest duża porcja. No powinna być po 2 razy taka co najmniej. Dobra, kiedy te marzanne topimy? To jest w marcu pewien... się marzanne topi. No to jeszcze chwila. Asia, czy ja mógłbym cię poprosić o interpretację tego pomnika? No, słucham cię. Symbolizuje... Nie. Nie? Trzeba najpierw coś ten... Tak. Skręta wypalić. Tak, trzeba najpierw coś ten, żeby zinterpretować. My mamy plebejskie oczy do sztuki, niestety. Nie jesteśmy w stanie zinterpretować. A to jest biuro wystaw artystycznych, to nie są żarty. Co to są te chesito? To są takie tortilki małe, są mięskie, sosem serowym, z serem, z ziołami. Dobra, to byśmy eksperymentalnie chesito wzięli. Ile? I no taki zestaw z 3 tak? I do tego bym poprosił Grander Texas. Dobra. Zostawię? Nie, samą kanapeczkę. Na miejscu czy na wynos? Na miejscu. Zobacz, chizitos, tak to wygląda. Taka mała tortilka, sos serowy, kawałek kurczaka. Zadyszkę to jest. Musisz ocenić smakowo i spylankowo. Czy jest spylanko na to? I Grander Texas dla ciebie. Oregano. Dorzucili do tego, dobrze mi się wydaje. Smakowo okej. Okay. Ale czy jest spylanko, zadyszkę? Chyba słabe, nie? Więcej tego sosu powinno być, bo on wysycha i jest takie to głównie suche. Nie, nie ponowię.